najpełniej wypowiadam się w literaturze. Dlatego, że literatura sama stwarza większe możliwości. I o ile to nie znaczy oczywiście, że nie traktuję poważnie swoich publicystycznych działań, ale te publicystyczne działania są siłą rzeczy, muszą być zredukowane. Język publicystyki jest zredukowany. Ta powieść to dzieje się w 2010 roku w sierpniu w Warszawie. Wszyscy Państwo pamiętają pewnie, co tam się działo wtedy, ten sabat wokół krzyża, który się działo. Ale moja powieść ma strukturę kryminału. Ja w ogóle bardzo lubię kryminał. Lubię tą strukturę kryminalną, bo to jest kryminał ma taki charakter, jest opowieść o zagadce, opowieść o tajemnicy, odsłanianie tajemnicy. Literatura w ogóle jest taką próbą odsłaniania tajemnicy, jaką jest ludzkie życie. No, przecież naprawdę jesteśmy w stanie tylko częściowo je zinterpretować, bo nawet język nasz tylko w pewnym sensie przystaje do rzeczywistości, tylko w pewnym sensie odzwierciedla ją. Tak więc wracając do sprawy tego, co tam się wtedy działo. Ja pamiętam, że obserwując to, co się wówczas dzieje, to nagle pomyślałem, że ja tylko w literaturze potrafię to pokazać. Kiedy zobaczyłem ten tłum krzyczący pod krzyżem "Chcemy Barabasza", to miałem poczucie, że się rozsuwa taka kurtyna i widzę taką przestrzeń, czy też czas raczej, 2000 lat. I zobaczyłem, jak te nasze doświadczenia są osadzone głęboko w tej przeszłości. W moim kryminale to jest opowieść o kilku zabójstwach. Ale jak mówię kryminale, to oczywiście mówię umownie, bo nie chodziło mi o... moją ambicją nie jest przedstawić taką zagadkę. Moją ambicją jest pokazać najgłębiej, jak potrafię, naszą rzeczywistość w jej takich głębokich uwikłaniach. A więc moi bohaterowie to jest środowisko takiego trochę highlife'u warszawskiego, środowisko ludzi zajmujących się kreowaniem wizerunku, w każdym tego słowa znaczeniu. To są ci tak zwani PR-owcy, wszyscy znamy to określenie od public relations. Jesteśmy w ogóle, to jest taki zawód, myślę, znaczący dla naszych czasów. To są ci ludzie, którzy tworzą dla nas iluzje, sprzedają wszystko. Bo naszym światem rządzi wizerunek. Przecież nikt z nas, jeżeli patrzy na reklamę, to nie traktuje jej poważnie, ale jednak jakoś ona w nas pozostaje. A więc się odbiega od rzeczywistości nie wiadomo jak daleko, prawda? To, jak się pokazuje te rzeczy reklamowane, czym one stają się, do czego one mają doprowadzić. Ale okazuje się, że to nie tylko chodzi o rzeczy, produkty, towary. Chodzi to również o polityków, czy w ogóle osoby publiczne, które tak samo się kreują. Otóż jednym z moich bohaterów jest Julian Rosa, specjalista od kreacji tego wizerunku, od reklamy również, który jest takim niezwykle inteligentnym człowiekiem, przy okazji trochę zakompleksionym, bo wygląda nie najlepiej, jest takim dość odrażającym grubasem i dzięki temu, tym sukcesom w tym PR-ze ma takie uczucie, że panuje nad światem, że to on pociąga za sznurki. Ale w pewnym momencie zostaje zamordowana dziewczyna, w której on jest zakochany i wtedy nagle uświadamia sobie, jak gdyby tą całą łudność świata, w którym żyje, bo my możemy się oszukiwać na różnym poziomie, ale wreszcie dochodzi do takiej konfrontacji z rzeczami elementarnymi. Takie rzeczy elementarne to śmierć, cierpienie, utrata kogoś najbliższego. I on się orientuje i wtedy postanawia zmienić swoje życie. I Państwu mówię o tym dlatego, że to sprowadzam do tego fragmenciku, który przeczytam. Fragmencik jest prosty, fragmencik to jest dialog między dwoma postaciami, a więc stosunkowo łatwo go przeczytać i łatwo wysłuchać. I to jest dialog między tą postacią, o której mówiłem, tym Julianem Rosą, który się zdecydował zmienić swoje życie, a tym jego patronem, tym politykiem o nazwisku Przybysz, który to polityk usiłuje namówić tego Rosę, żeby jednak został w profesji, no bo sukcesy tego Przybysza są wykreowane w ogromnej mierze przez Rosę. No i umawia się z nim, oczywiście tam, gdzie się umawiają współcześnie tego typu ludzie,
zwłaszcza w Warszawie, no, czyli w japońskiej knajpie, sushi. No i teraz przeczytam Państwu ten fragmencik. Kelner zaprowadził go do zasłoniętego orientalnym parawanem kameralnego pomieszczenia, w którym czekał na niego przybysz. Jego twarz przybrała wyraz współczucia. Przykro mi, nie wiedziałem, że to dla ciebie aż tak ważne. To musiał być wstrząs. Dla mnie? Ja żyję. Tak, a więc przeżywasz. Oni odeszli, my cierpimy. Zaciskając zęby, Rosa spojrzał w twarz przybysza. Jeśli nie przestanie gadać tych namaszczonych bzdur, jeśli nie przestanie... Ale przybysz zrozumiał, przestał i moment pomilczał. Odezwał się za chwilę. Ale chociaż to brzmi okrutnie, życie płynie dalej, a my mamy na głowie problemy. Bardzo mi zależy, abyś mi pomógł właśnie teraz. Zrozumiem, jeśli nie będziesz mógł i weźmiesz sobie krótki urlop. Zrozumiem, choć bardzo mi to nie na rękę. Przy tym wszystkim sądzę, że również dla ciebie byłoby dobrze, gdybyś teraz zajął się pracą. To zawsze daje potrzebny dystans, a na urlop udałbyś się za kilka dni, tydzień albo kiedy będziesz chciał. Nie chodzi mi o urlop. Ja chyba w ogóle zrezygnuję z pracy dla ciebie. Daj spokój, rozumiem, to wstrząs. Przybysz objął go, ale Rosa uwolnił się natychmiast. Powinieneś jednak mieć parę dni spokoju. Może rzeczywiście niepotrzebnie zawracałem ci od razu głowę. Tylko, że teraz wchodzimy w kluczowy moment mojej kampanii. Zresztą nie usprawiedliwia mnie to. Przepraszam, może się czegoś napijesz? Nie chcę alkoholu. Nikt cię nie będzie zmuszał. Nawiasem mówiąc, dlaczego nie chciałeś przyjść do mnie do biura? Bałeś się czegoś? Nie. Ja po prostu nie chcę tam już chodzić. Nie pojawię się u ciebie więcej. Dlaczego? Przybysz mówił już innym, bardziej metalicznym tonem. Bo mi się źle kojarzy. Źle ci się kojarzy. Głos Przybysza nie był przyjemny. Byłeś tam nieomal gospodarzem. Właśnie. Za bardzo kojarzy się ze mną, o którym chciałbym zapomnieć. Myślisz, że wymyślając sobie nowe życie, uwolnisz się od cierpienia? Nie, jest odwrotnie. To, co teraz przeżywam, to pozwala mi ocenić moje życie. I to ja budzę swoje obrzydzenie. Ale nie chcę już, nie będę kontynuował tego samego. Wycofuję się.